Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Basok, a to kolejny odcinek Gałkologii dla basistów. Dzisiaj testujemy efekt typu przester do gitary basowej ze stajni Ayana Ridera. Zapnijcie pasy, zaczynamy odcinek. Efekt, który wam dzisiaj pokazuję, jest przeznaczony do gitary basowej. Jest to przester oparty na schemacie B3K z bardzo szerokimi tutaj możliwościami ustawień. Oprócz tego, że mamy blend, czyli możliwość domiksowania przesterowanego sygnału do czystego, mamy też poziom przesteru, głośność efektu oraz dwa przełączniki trójpozycyjne, które zmieniają charakter przesterowania. Ciężko o tym mówić słowami, najlepiej jak sobie posłuchacie próbek, bo w ten sposób myślę, że najłatwiej będzie wyłapać te niuanse. Efekt zasilany jest standardowo 9V zasilaczem o takiej polaryzacji jak właściwie w każdym efekcie. Tutaj mamy wejście, wyjście, włącznik, true bypass, diodę sygnalizującą włączenie efektów, grafika z Darthem Vaderem, aczkolwiek Christian ma pod tym względem pełną dowolność i możecie sobie zamówić grafikę dowolną, jaką chcecie, on wam ją wygraweruje albo naklei, w zależności od techniki wykonania, jaką sobie zażyczycie. I co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Próbki zostały nagrane przez Bartka standardowo, ja będę kręcił efektem, on będzie grał. Gitara basowa wykorzystana do testu to Squier Precision, rocznik 92, japoński. Najpierw posłuchacie samej gitary, a potem przesterowanej. Jeszcze jedna ważna uwaga, nagrywaliśmy to w linie z wykorzystaniem impulsów kolumnowych, także gitara wpięta w efekt, efekt wpięty w interfejs i na to nałożona symulacja kolumny. Także myślę, że brzmienie będzie całkiem fajne. Zresztą sami się przekonacie i dacie znać na samym końcu. Posłuchajcie.
I to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak było, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwonek, aby dostawać mailowe powiadomienia. Możecie tam sobie wybrać, czy chcecie te, które są dopasowane do Waszych preferencji, czy wszystkie z mojego kanału. Także jeśli chcecie śledzić na bieżąco, nie opuścić żadnego filmu, no to gorąco zachęcam do skorzystania z tej opcji. Jeżeli zainteresował Cię ten efekt, koniecznie napisz do Krystiana z Iron Rider Workshop. Tam dowiesz się wszystkich szczegółów dotyczących terminu realizacji, kosztów, ewentualnych dodatkowych opcji, które można zastosować w efektach, ewentualnie sposoby wykańczania. Także Krystian zajmuje się produkcją i sprzedażą, ja robię tylko testy. Dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło, basy w dłoń, do zobaczenia, cześć!